Zwycięstwem na trudnym terenie ligowe rozgrywki w 2024 roku zainaugurowali piłkarze KSZO 1929. Pomarańczowo-czarni pokonali w Świdniku miejscową Awię 1-0. Bramkę na wagę 3 punktów dla ostrowieckiego zespołu zdobył w 70. minucie Bartosz Zimnicki. 18-latek popisał się solową akcją, którą zakończył mocnym uderzeniem pod poprzeczkę. W tym sezonie wychowanek KSZO 1929 ma już w swoim dorobku 3 gole i 5 asyst. Dzięki tej wygranej podopieczni Rafała Wójcika wskoczyli na podium ligowej tabeli. Mają 35 punktów i tracą już tylko 3 oczka do drugiej Awii. Spory ścisk jest za plecami pomarańczowo-czarnych. Różnica pomiędzy czwartym Starem Starachowice, który do KSZO 1929 traci punkt, i ósmą Chełmianką Chełm wynosi zaledwie 2 oczka. Na fotelu lidera zasiada Wieczysta Kraków z 44 punktami na koncie. Kolejny mecz pomarańczowo-czarni rozegrają w najbliższą sobotę 9 marca. Przed własną publicznością podejmą wtedy KS Wiązownice.